dobry Państwu, kłaniam się nisko. Wiem świetnie, że w naszym pięknym kraju dawno zakwitły już bazie, zakwitły przebiśniegi różnymi kolorami, mienią się krokusy, a w Waszych domach panuje świąteczna atmosfera. Ale cóż zrobić, mnie zniosło daleko na północ. Jestem w Laponii, w fińskiej części Laponii. Wiosna przychodzi tu znacznie później, ale i tak, mam nadzieję, pokażę Państwu wspaniałe rzeczy. Ależ to była jazda, proszę Państwa, syberyjskie husky, bo takie właśnie tutaj mamy, potrafią ciągnąć sanie z prędkością nawet 30 km na godzinę. Niech nieco ochłonę. Stanę na tym wzgórku, by Państwo mogli widzieć doskonale miejsce, w którym jesteśmy. Oto koryto zamarzniętej rzeki. Tutaj jeszcze co najmniej przez półtora miesiąca będzie trzymał lód, a woda miejscami ma i 15 metrów. I woda, jak to w Finlandii, jak to w Laponii, jest idealnie czysta. A co w tej wodzie pływa? W tej wodzie pływają ryby, które nazywają się po fińsku sikka, po polsku sieja. Czyż nie zadziwiająca zbieżność nazw? Sikka sieja. Drodzy Państwo, wspaniała ryba i z niej właśnie pochodzić będzie pierwsza dzisiejsza potrawa. Proszę Państwa, a więc składniki, ale najpierw coś, co przypomina mi dom. To jest z drewna, nie zamarznie, mogę to śmiało postawić na śniegu, a reszta rzeczy już tutaj powoli na mrozie sztywnieje. To są przepiękne filety z siei, to jest koperek, tutaj mam masło, oprócz tego śmietanka, mąka, sól, pieprz, bardzo proste rzeczy. Zaczynam od rozgrzania patelni, to będzie chwilę trwało niestety. O, dobrze. I teraz od razu muszę tutaj nieco masła na patelnię nałożyć. Ono musi być bardzo gorące, a potem będę ruszał mąką rybę. Mam nadzieję, że mąka nie zesztywniała. Mąka chyba nie zamarza w temperaturze takiej właśnie. Masło owszem, ale udało się. Dobrze, ono się roztapia. Ja przekładam teraz koperek i filety z ryby solę, a następnie posypuję lekko mąką. Drodzy Państwo, sos będzie bardzo prosty. Moim zdaniem w ogóle nie należy kombinować specjalnie z sieją. Sieja jest tak wspaniałą rybą, że kiedy zrobimy ją w sosie skomplikowanym, nie wiem, w curry na przykład, to ona będzie smakowała curry, a tymczasem należy przyrządzać jej tak, by wydobyć jej naturalny, przyrodzony smak. Więc ja teraz do rondelka wlewam tylko słodką śmietankę, niezbyt gęstą, ona się winna chwilę pogotować i zgęstnieć. I teraz dodaję do tego po prostu koperek. On jest na tyle zesztywniały, że wystarczy, że dłońmi go podrę i dodam tutaj. Tak się robi sieje w Laponii. Ona się nazywa po prostu sieja w białym sosie. Jak Państwo będą widzieć ją w tutejszej karcie restauracyjnej, to oczywiście fińska inskrypcja poza słowem sikka, o którym już mówiłem, nic Państwu nie powie, więc szukajcie ryby zwanej whitefish. White fish in white sauce. Tak się to danie nazywa. Więc sporo koperku. I teraz jeszcze przyprawię to pieprzem czarnym oraz pieprzem zielonym. Wrzucę całe ziarenka. To się będzie chwilę gotowało, zatem smak pieprzu w sosie pozostanie. To się gotuje, my czekamy, aż masło będzie na tyle gorące, by można było nań wrzucić rybę. Sos się gotuje i redukuje. Jeszcze koniecznie, żeby było po fińsku i po lapońsku, należy doprawić go odrobiną cukru, co też czynię, bez zasmażki, on zgęstnieje sam z siebie. A teraz ryba. Masło też jest gorące, więc proszę Państwa, będę wrzucał
te naprawdę bardzo ładne filety. U nas, o ile sobie przypominam, sieja jest ciut mniejsza, ale cóż, tutaj ma lepsze warunki. Arktyczne, czyściutkie wody, rzeki, tutejsze jeziora, idealne dla siei miejsce. Więc te omączone filety kładę na bardzo rozgrzane, ale nie przypalone masło. Niech się obsmażą z obu stron. Ryba jest przewrócona na drugą stronę. Proszę zobaczyć, jak ładnie złoto wygląda. Naprawdę jest przyjemna. I teraz sos. Chciałem go początkowo zaprawić żółtkiem, ale w ogóle nie ma takiej potrzeby. Ta śmietana jest kapitalna, słodka śmietanka. Zresztą Finlandia słynie z jednych z najlepszych na świecie wyrobów mlecznych. Piją tu niezwykle dużo mleka, śmietany, jedzą bardzo dużo masła i żyją niezwykle długo, co jest bardzo ważne. Poza tym, jeśli miałoby to być już jajko, to w ten czas raczej takie, a z niego żółtka nijak wydobyć się nie da. Proszę Państwa, zaraz będziemy finiszować, zaraz to wszystko znajdzie się na talerzu. Skoro trzymam już talerz w dłoni, znaczy to, że potrawa nadaje się do podawania. Najpierw sos, proszę Państwa, bo zgodnie z współczesnymi zasadami sztuki kulinarnej, które również w Laponii obowiązują, rzecz raczej powinna być podawana na sosie, a nie w sosie zanurzona pływać. Proszę zobaczyć, żółte, zupełnie jakby w tym żółtko było, a to tylko ta doskonała fińska śmietanka. I teraz już dwa kawałki sika, czyli siei. O, takie rumiane, bardzo przyjemne, z kurą do dołu. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że tak będzie lepiej. I jeszcze koperek, drodzy Państwo. I ten oto niezwykle prosty sposób w warunkach arcypolowych, lapońsko-polarnych udało mi się zrobić coś, co naprawdę bardzo często się tutaj podaje. A o tym, czy to jest tak dobre, jak być powinno, powinien zadecydować człowiek, który bardzo często takie ryby jada, mianowicie nasz przewoźnik, pan Markus. Couple of white fish to you. Can you be so kind and try? Yeah, of course. Of course. I hope it's really well done. I hope also. Yes. Fish is fresh, fish is well fried, sauce is with dill. Okay, I will keep it. Good. Hmm. Bit sugar in no. Sauce. You like a sweet sauces. Odrobinkę cukru w sosie tutaj to bardzo lubią. I hope so everything is alright. Wziął za duży kęs, proszę Państwa, więc ja to dokończę. Tutaj siedząc jeszcze nigdy nie jadłem niczego w saniach, ale zaprzężonych w haski, ale drodzy Państwo, w Finlandii, w Laponii wszystko jest możliwe. Ha, sika, czyli sieja. Bardzo przyjemna rzecz. Can we go? Yeah. No przepięknie. W Laponii na każdym kroku napotkać można budynki przypominające swym kształtem wielkie namioty. Kiedyś rzeczywiście były to namioty, na drewnianych konstrukcjach wieszano skóry z renifera. Teraz najczęściej stawia się je z drewna, a coś takiego nazywa się w Laponii kota. W środku kota zawsze znajduje się palenisko. Kiedyś to była po prostu kurna chata i w namiocie na środku była dziura. Dziś mamy nowoczesny wyciąg oraz okap. Ale niezależnie od tego, czy jest to kota ze skór renifera, czy jest to kota z takim oto nowym paleniskiem, tutaj na jego środku robi się rzeczy tradycyjne. Proszę Państwa, widzieli Państwo sieję, a w lapońskich rzekach, w lapońskich jeziorach oprócz siei pluskają ochoczo wspaniałe łososie. I właśnie zrobię coś arcyprostego, coś tradycyjnego, coś, co i kilkaset lat temu tutaj właśnie robiono. Oto piękny filet tutejszego łososia ze skórą. Wystarczy teraz lekko potraktować go solą oraz jeszcze lżej cukrem i całość będzie pieczona. No, posłużę się przy pieczeniu również rzeczą nowoczesną, mianowicie taką oto torbą, której
którą tutaj można bez problemu kupić, właśnie specjalnie do pieczenia ryb, więc łosoś teraz wędruje do środka, skórą do tej strony, która musi być położona na palenisku dnem. Tak to wystarczy zawinąć, położyć na ogniu, który nie może się palić, a tylko bielwiona gorące, i za 10 minut taki kawałek łososia winien być gotów. Ryba powinna być gotowa. Jeśli będą Państwo używać nie foliowych rękawów, a zwykłej folii metalowej, to nie owijajcie jej zbyt ciasno, by ona się nie dusiła, a piekła. To, co się piecze w folii, musi mieć przestrzeń, inaczej będzie się dusić we własnym sosie i na pewno się nie zrumieni. Ja nie mam pojęcia, jak to wygląda w środku, bo przecież nie można do tego zajrzeć w trakcie pieczenia, ale to zaraz się okaże. Jest bardzo ładne. O, jest! Pierwszy raz robię to w czymś takim, więc będę wiedział następnym razem, że żeby było przyrumienione, winno jakieś 10 minut dłużej w rękawie foliowym spoczywać, ale łosoś, jeśli jest świeży, a ten jest po prostu najświeższy z możliwych, im krócej jest pieczony, tym bardziej jest soczysty i lepszy. Oczywiście towarzystwo arktycznych jagód do tego jest nieodzowne i coś, czego jeszcze Państwu w ogóle nie pokazywałem, to wygląda jak podpłomyk, a to jest po prostu lapoński chleb. I w ten oto sposób zrobiłem posiłek w zasadzie pierwotny. No trochę nowoczesności było, metalowa folia, mamy tutaj talerz, ale drodzy Państwo, takie rzeczy jadano tutaj również kilkaset lat temu. I to jest jedna z tych potraw, które w ogóle się nie zmieniły i cały czas tak samo kapitalnie smakują. Laponia to kraina leżąca prawie w całości za kręgiem polarnym. Należy do czterech państw. Od zachodu rzecz biorąc jest to Norwegia, Szwecja, Finlandia oraz Rosja. Jej mieszkańcy cieszą się wieloma z prawa zwyczajowego wziętymi przywilejami. Mogą polować na brunatne niedźwiedzie, mogą polować na śnieżne pardwy, mogą hodować renifery. Tutaj, w fińskiej części Laponii, ludzi żyje dokładnie tyle samo, ile reniferów. No i a propos tych ostatnich, nie denerwujcie się Państwo, jeszcze w dzisiejszym programie niejednego renifera zobaczymy. Odpowiedź na pytanie, kto też zamieszkuje Laponię, wydaje się banalnie prosta. No jak to? Przecież mieszkańcy Laponii to Lapończycy. Ale rzecz jest nieco bardziej skomplikowana, bowiem wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia, którzy tu mieszkają, zwie się Lapończykami. Natomiast prawdziwi władcy tych ziem to Samowie. Koczownicze plemiona Samów wieki temu zostały wyparte z południa Półwyspu Skandynawskiego przez inwazję ugrofińską właśnie tutaj, na te niezamieszkałe wówczas tereny. I od tego czasu Samowie to najważniejsza tutejsza nacja. Jesteśmy w gospodzie, która specjalizuje się w kuchni Samów. Szefuje tutaj pani Armi. Hello. Pani pokaże nam, jak zrobić wielki miejscowy przysmak. To będzie ser lapoński. On właśnie tutaj na desce spoczywa. Wygląda nieco jak spód od pizzy, ale z pewnością nim nie jest. Ten ser uzyskuje się w ten sposób, że najpierw mleko się ścina, potem formuje z tego takie placki i wstępnie w piecu podpieka. Stąd właśnie te brązowe placki. Tutaj w miseczce mam coś, na co nie ma polskiego słowa. To się nazywa po fińsku lakka, po angielsku cloudberries. To są arktyczne jeżyny. No i dwie rzeczy już zwyczajne, mianowicie słodka śmietanka i brązowy cukier. Z tego powstanie wielki tutejszy smakołyk. Domyślam się, że ser trzeba najpierw pokroić, ale w Laponii nie wolno nikomu podać noża z ręki do ręki. Trzeba go na czymś położyć i dopiero potem go wziąć. Jeśli bym go podał Armii, znaczyłoby to, że jej nienawidzę, a przecież to nieprawda. Okej, okay. Now you have to cut the cheese, do I'm right? Teraz ser będzie krojony w kawałki. Ser jest krojony tak jak tort, wrzucany na patelnię. Nań idzie nieco cukru i od razu wszystko podlewa się śmietanką. May I try it? Yeah. Kitos.
With the berries, I think so. Tak, obowiązkowo z jagodami. It's enough? Okay. Proszę Państwa, jestem niezmiernie ciekaw, bo słyszałem tylko o tym i czytałem wiele, że jest to coś, czego nie można tutaj pominąć. Ten deser ukochałyby wszystkie polskie dzieci. To ma lekki smak karmelu. Ten ser jest w smaku podobny do sera halloumi, który można zjeść na Cyprze, czy też w niektórych rejonach Grecji. Można go z powodzeniem też położyć na grill. Świetne. Fantastic. Chyba. Zatem, jeśli będziecie Państwo z wizytą u Samów, to oczywiście spróbujcie tego sera, ale przede wszystkim wysłuchajcie jojku. To tradycyjny tutejszy śpiew, niepodobny zupełnie do czegokolwiek innego w świecie całym. Monalu, monalu, oj, nanlen, ej, o, lillelo, illo, 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 ej, o, lillelo, illo, 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 illo. Hey o lillelo illo illo illo. Hey o lillelo illo 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 illo. Lapończycy z surowości natury uczynili magnes, który przyciąga w te strony przybyszów z całego świata. Oto jeden z wielu hoteli lodowych. To jest sala restauracyjna. Tam w głębi widzimy bar, oczywiście z lodu, z którego podaje się gościom najczęściej zimne napoje. Skoro hotel, to muszą być i sypialnie. Zajrzyjmy do jednej z nich. Łoża są oczywiście również zrobione z lodu, ale są wyściełane skórami i ciepłą materią. Dostaje się też specjalny ekwipunek do spania, ciepłe śpiwory, myślę, że również czapki i nauszniki. Muszę Państwu powiedzieć, że takie hotele nader często odwiedzają ludzie pragnący wejść w związek małżeński. Zatem najważniejszą częścią lodowego hotelu jest kaplica. Oto ona, lodowa kaplica. Można tutaj sobie sprowadzić kapłana dowolnego wyznania. Może to być urzędnik. W każdym razie ludzie z całego świata przyjeżdżają tutaj, by zawrzeć małżeńskie związki. I do tego momentu wszystko jest cacy. Ale jeśli mam sobie wyobrazić noc poślubną w temperaturze minus 4 stopni, bo taka z reguły panuje we wnętrzu, to to już przekracza granice mojej wyobraźni. Jeśli spędzicie Państwo w takim hotelu dni kilka, możecie być pewni, że podadzą Wam danie, które za chwilę przygotuję. Będzie to mianowicie duszone mięso renifera z ziemniaczanym pire. Tutaj gotują się ziemniaki na pire. Ziemniaki są w tym momencie najmniej ważne. Przyjrzyjmy się temu. To jest kawał mrożonego mięsa z renifera i ono właśnie musi być mrożone, bo tylko mrożone nadaje się do zrobienia tego, co zamierzam. Za chwilę wszystko wyjaśnię. Zaczynam w każdym razie od tego, że tutaj mam kilka plastrów boczku wędzonego i trzeba pokroić je w kostkę i od razu wrzucić na patelnię. Ma się jedynie wytopić zeń tłuszcz. Skwarki będę wybierał. Mięso z renifera jest bardzo chude, pozbawione prawie zupełnie czegoś, co złowrogo zwane jest cholesterolem, więc by je przyrządzić, trzeba dodać ekstra tłuszczu. Robię to zresztą dokładnie tak, jak robią to Lapończycy. Więc teraz kawałek wędzonej wieprzowiny na patelnię i pozwólmy się jej wytopić. Mięso dlatego musi być zamrożone, ponieważ należy je w takie wiórki zestrugać. Drodzy Państwo, to jest przepis Lapończyków, czyli nomadów. Oni bardzo często robili to po prostu na zewnątrz, przy czasami bardzo niskiej temperaturze, więc nie mieli mięsa, które nie byłoby zamrożone. No i tak już zostało i tak powinno być. Takie cieniuteńkie paseczki mięsa teraz z tego, to jest chyba udziec, wykrawam. O, właśnie takie. Co miało się wytopić, to się wytopiło. Teraz łyżką cezakową muszę wyjąć skwarki. One mogą zostać zachowane i użyte do czegoś innego. Na patelni winien zostać tylko tłuszcz z boczku. Więc wszystkie skwarki precz. Dość sporo ich i szkoda ich, bo proszę zobaczyć, jakie ładne i rumiane. Ale co zrobić? Tak każe oryginalny lapoński przepis. I teraz
Jeszcze nieco masła tutaj musi się znaleźć. Odrobinkę masła i ono się za sekundkę rozgrzeje, bo patelnia jest bardzo gorąca, jest większy ogień. I teraz będę stopniowo, kawałek po kawałku wrzucał tutaj te cieniutkie płatki mięsa. Chodzi o to, żeby one się nie skleiły, chodzi o to, żeby one się wszystkie równomiernie, bardzo ładnie obsmażyły. Więc już to robię. O, właśnie tak, mocny ogień, mięso jest, drodzy Państwo, zamrożone. Mięso się przysmażyło, więc teraz przyprawy, dość skromne, jak to w Laponii. Listki laurowe, nieco ziarenek całych pieprzu, trochę soli i teraz to wszystko będzie podlewane piwem. Tak jest, piwo to nie jest nowy wynalazek tutaj. Piwo produkuje się w Laponii od XIX wieku, zresztą jest bardzo popularne w całej Finlandii. Nazywa się po prostu lapońskie. I teraz to się dusi, a ja mogę odcedzić ziemniaki. W zasadzie tę resztę wody, która tutaj pozostała, bo prawie cała wyparowała, ale to bardzo dobrze. Jest tam w ogóle coś? Ha! Udało się zrobić tak ziemniaki, że woda cała zniknęła, one się nie przypaliły. Proszę zobaczyć, mam rację. Są miękkie, ale będą rozgniatane. Ale teraz, według miejscowego przepisu, one jeszcze powinny się chwilę gotować z dużą ilością mleka. Więc też największy ogień, one niech się gotują, to się dusi i za chwilę wszystko będzie gotowe do podania. Kiedy część mleka wyparuje, dodaje się do pire, jak i u nas, nieco masła i teraz już mogę wyłączyć pod tym gaz i taką oto tradycyjną fińską ubijaczką do ziemniaków ubić wszystko na gładkie, ale znacznie rzadsze niż u nas pire. Pire gotowe, proszę Państwa. I teraz najpierw czyszcząc ze śniegu talerz, robię z ziemniaków coś w rodzaju takiego wieńca z wgłębieniem w środku. Tak jak pamiętają Państwo z przedszkola, każde dzieci chciały mieć taką wyspę w środku, żeby sos i mięso mogły właśnie tutaj się znajdować. No dobrze, nie będę za bardzo się bawił w kompozycję, bo w tej temperaturze to błyskawicznie wystygnie. W każdym razie mniej więcej tak się to tutaj podaje. O, i teraz czas na główną rzecz w tej potrawie, czyli duszonego renifera. To wszystko trzeba właśnie ułożyć tutaj w środku. Pięknie, pięknie, pięknie. Listek laurowy jest, to dobrze, bo on będzie wszystko zdobił, ale je się to, proszę Państwa, oczywiście z dodatkiem tutejszych arktycznych brusznic i oto one, spora porcja, one są z przetworu lekko słodkawego, to jest właśnie charakterystyczna dla tych stron kombinacja. No i tak to wygląda, jak na warunki panujące dookoła, nie wygląda to, drodzy Państwo, najgorzej. Oto duszony renifer z ziemniaczanym pire i brusznicami po lapońsku. Potrawy pozostają w Laponii tradycyjne, ale igla robią tutaj coraz bardziej nowoczesne. Centralne ogrzewanie, malutka łazieneczka i przede wszystkim szklane i podgrzewane szyby oraz wspaniałe łoże. Wszystko po to, by turyści mogli, spędzając tutaj noc, podziwiać zorzę polarną. Aurora Borealis tutaj występuje dość często. Dzisiaj nie mamy na nią szans, bo niebo jest pochmurne, ale nie zmienia to, drodzy Państwo, postaci rzeczy, że ja skorzystam z niezwykłej automatyzacji, jaka tutaj występuje. Zaraz sobie usiądę, podziwiał będę lapońskie widoki, a Państwu uroczyście i niezwykle świątecznie życzę wszystkiego dobrego. Kłaniam się bardzo nisko. Do widzenia. Hey, la 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 la, hey, la 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 la.